Dzień dobry, moi mili. Maciek z tej strony z firmy Mavkar. A dzisiaj dla Was mam Mondeo MK5, czyli piątą generację Forda Mondeo. Tak samo mówi przeście, ale nie z każdym samochodem się to zgadza. To jest to ostatni model oferowany na rynku europejskim. Potem już chyba był na rynek chiński. Chociaż szkoda, bo to bardzo udany samochód. Bardzo pojemny, jakością nawiązujący do klasy premium. No i przede wszystkim bardzo ładny wizualnie. Według mnie ta stylistyka się nie zestarzała, a gdy on wychodził te 10 lat temu, naprawdę robił szał. Pamiętam, że mój szwagier właśnie takiego dostał świeżego z pracy, od razu z salonu nowego, z silnikiem dwulitrowym dieslem, takim jak tutaj, tylko tutaj jest słabszy, tu mamy 150, miał 180 i z automatem, no to jeździło się tym świetnie. Naprawdę ten samochód od razu mi się spodobał. I powiedziałem, że zawsze takiego chciałbym mieć, no ale potem się inaczej, wiadomo, człowiek na inne wozy przesiadł. Ale Mondeo zawsze u mnie takie jest na wysokiej pozycji. Coś warto o tym wozie na pewno wspomnieć, że ma on przebieg 198 tysięcy, jest 14 roku z grudnia, czyli można rzec, że ma taki przebieg typowo dobry dla diesla, bo raczej diesel, żeby się nie psuł, powinien jakieś tam te przebiegi robić rzędu właśnie tych 20 rocznie. Jest tutaj manual, bo jednak te power shifty już tutaj były już poprawione, ale też nie są jakieś opinii, mają taki typu nie do zabicia, potrafiły się zużyć, więc ludzie częściej wybierają tutaj manuala. Wyposażenie, wszystko jest co potrzeba. Fajnie prezentują się te srebrne railingi. Mamy czujniki parkowania, przód, tył, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu. Przy okazji wóz sam parkuje. Macie też hak, alufelgi i jeszcze z tych zewnętrznych, chyba światło do jazdy dziennej. Światła są z przodu zwykłe, nie LEDy. Dla jednych dobrze, dla drugich niedobrze. Jedni powiedzą, że LEDa nie chcą, bo to trzeba wymieniać cały reflektor, ktoś pójdzie nie tak. Drudzy powiedzą, że wolaliby LEDa, bo jaśniej świeci. Kwestia gustu. Zawsze ludzie mnie, klienci zaskakują, więc to zawsze wybór jest, gdy kupujecie samochód przed Wami. Co jeszcze warto o nim dodać? Wóz nie jest po jakimś tam wypadku, miał lakierowane tak zwane Wildschaden, czyli coś, jakiś było dotknięta chyba sarenka i jest na to faktura, dorzucili tą fakturkę. No i przy okazji auto też miało jeszcze wymienione na gwarancji silnik, bo pierwsze lata produkcji tych samochodów miały problemy z silnikami. Coś było nie tak z uszczelką pod głowicą, więc tutaj faktura jest chyba na 10 tysięcy euro na wymianę w serwisie silnika na nowy, więc silnik ma przejechane około 30 tysięcy mniej kilometrów. Nawet można powiedzieć, że taki bonusik dla kupującego. No, stylistyka świetna. Dużo osób Mondeo nazwało taką podróbką. No, podróbką to brzydko powiedziane, ale takim interesującą się kopią Aston Martina. No, grill z tych Aston Martinów, gdzie one wychodziły w tamtych latach, jest bardzo podobny. Tak samo ten taki kształt maski spływający do dołu, takiej trochę ryby, ale naprawdę dla mnie świetna dynamika tego wyglądu z tych przetłoczeń. I Ford według mnie źle zrobił, że nie oferuje jeszcze kolejnej takiej odmiany dużego kombi na rynku, tylko same SUVy, ale to tylko moje zdanie. Technicznie bez zarzutu, klocki tarczy jeszcze na długo wystarczą, z przodu opony są chyba roczne, z tyłu są cztery takie same, ale z tyłu są ciut starsze, więc tu się nie ma do czego przyczepić. Silnik ładnie pracuje, dwumasa nie tłucze, więc myślę, że ktoś będzie z niego zadowolony. No i jeszcze oczywiście kolor, no jednak klasyka się u nas w kraju najlepiej sprzedaje. Biały, czarny, srebrny. Ludzie o to pytają. Macie jakieś dziwne kolory, rude czy jakieś tam zielone, no to jest ciężko sprzedać. No jak też widać, nie jest poobijany, pookopywany. I jeszcze taka ciekawostka na sam koniec. W ogóle ten samochodem miałem wracać na kołach z Niemiec, bo jak ktoś śledzi moje filmy, to też niedawno rzucałem film z Audi A4 V8, że kupiłem je od Niemca na kołach i wtedy też kupiłem to Mondeo, ale że w tym zaprzyjaźnionym komisie, który kupuje samochody, brakło im tam czasu po prostu już, żeby przygotować mi to wszystko, a ja chciałem wrócić do Polski przed weekendem, no to pojechałem Audi, a Mondeo zostało przewiezione na lawecie i macie jeszcze w gratisie pół baku chyba paliwa albo i więcej. Ale naprawdę myślę, że też by się nim świetnie wracało, bo wóz jest zadbany i dobrze jeździ. Coś pokażę.
Jeszcze papierologię na szybko, póki starczyło. Światła dziennego, proszę, tu książka serwisowa. A teraz rzeczy, o której wam mówiłem, tu się kończy w 19 roku. I pokazuję wam coś, co bardziej potwierdzi wam przebieg oryginalny niemiecki, tak zwany TIF. Tu macie wpisane, że rok temu, nie, przepraszam, dobrze mówię? Rok temu, 23 maja miał 186, teraz ma 194, więc troszeczkę mu tutaj zawyżyłem. Ważny do maja 2025. Tutaj to, co mówiłem, naprawa silnika, 10 tysięcy euro, ale zrobiony przez Forda, więc klient nie płacił. Przy przebiegu 30 tysięcy wóz miał wtedy 3 lata ponad troszeczkę. No i to jest ta naprawa z tego Bildschaden. Macie tutaj wszystko wyszczególnione, co było porobione. No i spójrzcie też, ile kosztowała wtedy robota euro godzina. 90 euro, więc praktycznie 400 zł, może trochę ponad. Więc nie ma się co dziwić, że potem jak kupujecie jakiś raport, się okazuje, że nie wiadomo jaka była szkoda, a same 5-10 godzin pracy, to już macie 1000 euro praktycznie. Cóż, z papierów to wszystko. A jak tak jeszcze go obchodziłem, to sobie myślę, że nie powiedziałem o tym, że warto właśnie kupić tą dwulitrówkę, którą tutaj mamy, bo są też na rynku te 1.6, ale jednak jest to masywny samochód i powiem, że kwestia gustu też. Niektórzy lubią mieć bardzo ekonomiczny wóz, ale męczy się troszeczkę i trzeba akceptować po prostu, jeżeli ktoś wybiera oczywiście 1.6, to że będziemy jeździć wolniej, a tutaj ta dynamika naprawy w tej dwulitrówce w 150 jest dobra i też mamy bardzo niskie przy okazji spalanie, bo ten samochód potrafi spokojnie spalić 6, 6,5 litra. Dobrze, moi mili, nagrajmy sobie wnętrze, bo jest bardzo przyjemne, przede wszystkim czyste, te doły są fajne, czyste, tutaj nikt nie nabrudził i ja to lubię, jak to jest tak w samochodzie, zadbane, nic się nie odkleja, to czuć, że ten samochód ktoś dbał. Spójrzcie sobie, tapicerka, fajny wzór, mi się podoba to przeszycie, takie jakby a la karbowane, z białą niteczką, z tyłu mnóstwo miejsca, zobaczcie, ile tu jest miejsca na nogi, podłokietnik, isofiksy, nic nie brakuje, tutaj dalej podłokietnik ze skórki z wielkim schowkiem. Spójrzcie, ile tu jeszcze z miejsca, tu jeszcze jakaś półeczka, byście mogli wziąć telefon. Karty SD, wyjścia na ekrany, USB-ki, wszystko jest. Dwa miejsca na kubek, oczywiście modny piano black, przycisk odręcznego i tu macie przyciski od wyłączania czujników parkowania, wyłączania start-stopu, no i ten wspomagacz parkowania, włącznik tego. Tutaj mam skrzynia sześciobiegowa, tu fajnie przemyśleli, troszeczkę jak Volvo, że możecie tędy rękę włożyć, kolejne schowki, tu jest naprawdę też można sporo rzeczy ponakładać, klima automat, dwustrefowa, grzane fotele, no i radio to lepsze, bo trochę bieda, jak macie takie malutkie auto z 14-15 roku, a tu macie radyjka, jakby był 2006, tutaj wszystko jest, nawigacja, obsługa klimatyzacji z ekranu, proszę bardzo, radia, telefonu, ładnie się prezentuje, fajnie zrobili tutaj takie przetłoczenie tego srebrnego, o, jak delikatnie działa na awaryjny przycisk, deska bardzo dobrej jakości, spójrzcie, miękka jak w klasie premium, naprawdę nie żałował Ford w tamtych czasach, lusterko z fotochromem, nie wiem czy widać kropeczkę, ale coś tu troszeczkę ją widać, dalej również tutaj mamy taką bułeczkę, jak ja to sobie mówię, gdzie macie wszystkie czujniki od tych zmierzchu, jak i deszczu. Czyli chyba to jest jeden czujnik, nie wiem, musiałbym się w to zagłębić, nie ma to znaczenia. Spójrzcie, kierownica ładnie utrzymana, ze skóry, fajna. Tu też te srebrne akcenty i znowu ten taki trójkąt. Nie, podobać się może, to naprawdę nie zestarzało się, to jest duży plus. Sterowanie tempomatem, sterowanie tutaj funkcjami komputera, telefonem, radiem, no i tutaj komputerem na wprost. Mi się bardzo podobają te wskazówki od Forda. Fajnie to wyglądało, że w tych latach przeszedł na ten taki właśnie jasno niebieski. Manetki, nic szczególnego. Tu fajnie zaprojektowany włącznik od świateł. Poproszę, to wychodzi. Zaszczędzane sporo miejsca. Światło w automacie, przeciwdzielne, takie rzeczy. Tu dalej piano blaki, cztery elektryczne szyby. Nie wspomniałem, że ma również wóz. Proszę bardzo, składane lusterka. Jedno, drugie. Nie wspomniałem również o tym, że macie roletki dla dzieciaków w szybach, żeby ich tam nie raziło słoneczko i że mamy grzaną przednią szybę, co niektórzy i dla Forda, znaczy niektórzy kupują Forda tylko dlatego, bo to jest bardzo wygodne zimno. Tu macie wszystkie włączenia, jeżeli nie widzieliście tych drucików w szybie. Cóż, zostało pokazać mój fotel. Proszę, spójrzcie sobie, też ładny, cały, niewysiedziany, naprawdę dobrze utrzymany. Tu sporo miejsca na dużą butelkę. Miejsca Ford nie żałował, znaczy dobrze zaprojektował ten pojazd i trzeba tu za to ich docenić, że
naprawdę umieją robić duże samochody i przede wszystkim dobre samochody. Tu też spójrzcie, jakie wielkie są te kubki. Możecie nawet taki kubek termos ala wrzucić. Cóż, o wodzie to chyba wszystko. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to może być komentarz lub też przez media społecznościowe, takie jak Mavkarauta na Instagramie czy też na Facebooku. Pamiętajcie również, że u mnie wszystkie samochody są opłacone. Możecie sobie kupić gwarancję do roku czasu, a jeżeli nie macie auta, dostarczy do domu w rozsądnych pieniądzach, przywiozę go Wam na lawecie. A jeżeli samochód z tego filmu się sprzedał, mogę Wam poszukać drugiego na zamówienie lub też jakiegoś innego modelu, jeżeli moje filmy Wam się podobają. A teraz jeszcze dostrzegam, jak fajnie tutaj tą linię przeprowadzili. Spójrzcie, tu się zaczyna takie jakby od dołu, przechodzi w nawiew i tutaj mamy dalej kolejne przejście. Naprawdę szapoba, Ford, zrobiłeś to naprawdę nieźle. Trzeba przyznać, że nie dziwię się, że wiele osób zamiast wybrać coś bardziej premium niemieckiego, wybierało Forda, bo jeździ się tym świetnie.